Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z gry Forza Horizon. I w ostatnim odcinku razem z Luzkiem jak graliśmy, to odblokowałem sobie takie piękne auto, które właśnie już zniegowałem, które pomalowałem. Mamy tutaj do czynienia z Porsche Cayman GTS. W tym momencie to jest S2994. Także spoko, auto fajnie śmiga, muszę wam powiedzieć, za chwilę będziemy robili pewne rzeczy, ale najpierw pojedziemy, zobaczę jak to auto właściwie ciśnie. Dobra, zobaczmy co z tego auta można wycisnąć w ogóle. Szybko przyspiesza. 280 300. No nie jest to seria X, tylko S2. Dobra, przyhamujmy. Moi drodzy, auto ma mega szybkie, fajne, podoba mi się. Ciekawe jak będzie się skręcało, będzie się nim jeździło. I wygląda naprawdę kosmicznie, po prostu po tym tuningu wygląda kosmicznie. Czerwone, czyli szybkie. Ale, żeby nie przedłużać, moi drodzy, dzisiaj w planach mam zrobić właśnie pokaz Delta Wing. Ale zanim go zrobię, to najpierw mam dwa super losowania i dwa zwykłe losowania. Więc warto byłoby sprawdzić, bo może mam super fajne wypasione auto, a o tym nie wiem. Także robimy losowanie. Najpierw jedno zwykłe. Forza Edition? Tak? Nie? O, no jednak nie, dobra, disco trampki. Dobrze, kolejna nagroda. Kolejne losowanie zwykłe. Teraz zobaczymy co nam tu wypadnie z tego. Okej, jest Wrangler Rubicon 2012 Jeep. Spoko, odbieram nagrodę. Jeszcze dwa super losowania mi zostały, moi drodzy. Więc zaraz zobaczymy co w tych super losowaniach będzie. Jest większa szansa, że coś złapiemy fajnego. Także go super losowanie. Tak, 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 tak. No dupcia, tam był wulkan. No nie. Jasno-różowy sweter dostałem, jakieś inne dziwne rzeczy. Ale dosłownie chwilę i bym miał taki fajny Forza Edition. O, dobra, jeszcze jedno losowanie. Zobaczmy. Teraz trzymajcie kciuki, trzymajcie. Trzymajcie kciuki totalnie. Okej, okay. Czyli kompletnie nic co bym chciał. Chcę auta. Ja chcę auta, moi drodzy, auta, auta. Dobra, odbieramy nagrodę. I w takim razie nie ma co. Jedziemy bezpośrednio na pokazy naszym nowym Cayenkom, naszym Porsche Cayenne. Taka noc, normalnie jak Batman się czuje. Przez noc, taka ciemna, mrocznie po prostu. No, jakie zakręty w ogóle. Dobra, trzeba wcześniej skręcać, hamować. Dobra, 200 metrów. Pokaz delta, mam nadzieję, że nie będę musiał latać. Solóweczka. Są pewne rzeczy, które lepiej się robi solo, więc myślę, że tak będziemy robili na zmianę. Odcinek solo, odcinek z kimś, odcinek solo, odcinek z kimś. Czy to z Luzkiem, czy to ze Skie, czy to z Luzkiem i Skie. Zobaczymy co jest grane, co to... Ej, no bez jaj. Bez jaj. Ja myślałem, że... Co tu się... Dobra, spoko, Aston Martin. Super sprawa, lubię Aston Martin. Fajna sprawa, bardzo ładne autko. Dobra. Jasne, jasne, jasne. Jedziemy z tym. Na pewno będzie fajne show. Oczywiście, że tak. Dobra, już ciśniemy tym Astonem Martinem. Dobra, gaz do dechy. Właśnie samolot przyleciał tuż nad nami. Masakra. Jak ja mam się ścigać z samolotem? Ja się pytam. Bez sensu. No jak? No dobra. To jest gdzieś zakręt. Jak on tak powoli zwalnia, że on leci w miejscu. Oczywiście to jest oskryptowane, moi drodzy, więc na pewno nie dogonię go od razu. Pewnie dogonię go dosłownie tuż przed metą. Dobra, grzej, 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 jedziesz, jedziesz. Teraz przyhamujemy. Ło, chłopie! Tuż mi nad głową przyleciał. Tak się nie umawialiśmy, typie. Dobra. Jedziesz. W ogóle jakoś tak dziwnie, śmiesznie jedzie. No bez jaj, naprawdę tuż nad łebem mi przejechasz? No
tu za gościu? Lata normalnie. Też chcę tak latać. Super pokazy. Dawaj. Chyba go nie dogonię za łatwo. Chyba, że on teraz beczkę zrobi, faktycznie wróci. Jeszcze deszcz tu pada, więc to już w ogóle totalna poracha. Okej, widać, że oskryptowane, co nie? Że akurat w tym momencie przelatuje, kiedy ja chcę. Żeby przeleciał. Tylko teraz do mety. Wow. To mnie rozprasza, naprawdę mnie rozprasza. To mnie bardzo rozprasza. Dobra, teraz dziki zakręt. Co to? Skok? Jasne. Akurat. Tak w prawdziwym życiu. W realu. To by było. Dajesz. Dobra, gazu. To jest Aston Martin. No, musisz dojechać do mety. Pierwszy. Musisz wygrać z tym gościem podrzutowcem. No leci tylko odrzutowcem, ty jedziesz autem. Nie mam szans. Dobra. Jedziesz. Jesień nie pomaga. Totalnie jesień nam nie pomaga. Jest troszkę za ślisko. Aha. Troszkę się speszyłem. Jak to pozycja 2? Dobra, nie wiem, o co chodziło, byłem na drugim miejscu. Nie, pierwszym miejscu, drugim miejscu, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ale wygraliśmy, więc dobrze. Jakim cudem? Nie powinienem tego wygrać. Już byłem autem. Jechałem. Okej, kolejne losowanie. Za dużo tych losowań dzisiaj będzie, coś czuję. Dobra, daj mi coś fajnego. Na pocieszenie. 5000, naprawdę no. Cudownie. Dobra, moi drodzy, lecimy z tym w takim razie. Bierzemy teraz taksóweczki. Myślę, że teraz trzeba pozdrawiać trochę na taksówkach. Bo mając firmę, można. Znaczy, mam już firmę właściwie jedną zakupioną. Czyli tutaj proszę bardzo, taksówki Ishii. Im więcej rozdziałów zrobię, tym później będę więcej zarabiał na tym, jak dobrze kojarzę chyba. Więc warto się postarać. Także idziemy więcej gwiazdek odblokować. Na razie mam 3 gwiazdki. Zrobimy na razie tam jedną dostawę. Jeden kurs z klientem. Ej, naprawdę, słuchajcie, ten Aston Martin to jest jakiś badziew. Przepraszam, ale... Znaczy ten, którym jechałem, nie jest tunigowany. W porównaniu z tym Porsche Cayenne. Mega. Sorry, się naprawi. Okej, jedziemy tak mi się zarabiać na taksówkach. Nie, to naprawdę ta Cayenne jest super. Napiszcie coś o tej Cayenne, co moi drodzy, na tym. Czy podoba wam się? Mnie się bardzo podoba to auto. Oczywiście są na pewno lepsze samochody, to wiadomo. Także następny rozdział, proszę bardzo, robimy taksóweczkę. Taksóweczka czeka. Zapraszamy. Okej, super wypasiona taksówka. Dobra, musimy szybko dojechać, ogarnąć klienta. Dobra. Jedziemy. To się nazywa taksówka, moi drodzy. To jest po prostu totalnie porąbana taksóweczka. Mam nadzieję, że zmienię te taksówki na te, na Porszaki. To się nazywa Uber. Prawie 300 na godzinę. Dobra, na razie na gwiazdki tego nie robię, czyli mam tylko dojechać do miejsca docelowego. To są te typy zadań, które robi się najlepiej solowa. Też myśmy kiedyś próbowali robić to wspólnie razem ze Ski, ale okazuje się, że faktycznie macie rację i jednak lepiej jednak samemu to zrobić. Okej. Jedziesz tym.
Strasznie dziwnie się tym jeździ, naprawdę, tą taksówką. Dobra, mam tu zaparkować po klienta, tak? Dzień dobry, jestem. Zaparkuj, poczekaj, oddychaj. Dobrze, oczywiście, nie ma problemu. Zapraszamy, gdzie jest klient? O, jest i pan. Różowa siła. Londyński taksówkarz to jest kierowca, ten pasażer. Okay. Dobra. Ja od razu, wiecie co zrobię? Ja od razu wezmę i ten. I od razu zobaczę na minimapę. Bo z doświadczenia wiem, że czasami po prostu kieruje nas gdzieś, gdzie nie powinno nas kierować. No właśnie, poczekajcie, zobaczcie. Możemy sobie trochę skrócić tą trasę. Teoretycznie. Chociaż nie pojedziemy według trasy. Nie, chyba pojadę według trasy, wiecie. Nie, tutaj akurat nie będę skracał. Bo czasami można fajnie skrócić trasę. Tylko tutaj jak pojadę na przełaj, to na pewno się rozwalę. A jak pojadę bezpośrednio, to mogę pojechać szybciej. Bo będę jechał po asfalcie. Nie, ten gościu mnie zaczyna już irytować, już tam mówi, czy mogę jechać szybciej. Gościu, kto normalnie jeździ tak szybko jak ja? Nikt normalnie tak nie jeździ. Tutaj jedzie 150 po mieście. Dobra, minuta 25. Ej, to ja nie wiem, czy ja to zrobię. Totalnie chyba skrócę. Tak, muszę skrócić. Nie zrobię tego tak szybko, jeżeli nie skrócę. Musimy to skrócić, moi drodzy. Nie ma innego wyjścia. Go, taksówka. 800 metrów. Tu jest rzeka! O Boże. Tego nie przewidziałem. Dobra, 10 sekund, 10 sekund. No dawaj, dawaj, jedź, jedź, jedź. Zdążę? Nie zdążę, chyba będę miał dwie gwiazdki. Będą dwie zamiast trzech. Tak. Ach, sekundę za późno. No, dobra, trzeba będzie to poprawić na live kiedyś. Totalnie. Dobra, jedziemy następny. Nie ma co powielać. Dobra. Jakieś punkty dostaliśmy, więc spoko. Super sprawa. Nagrody za wpływ, jasne. Zdobyty wpływ. Okej, okay. O, jesteśmy blisko kolejnego wheel spina. Czyli znowu sobie zakręcimy, może znowu coś wygramy, coś fajnego, coś będzie, zobaczymy. Okej, okay. Ja może nawet nie ruszam się stąd, tylko od razu biorę kolejną taksóweczkę. Następny rozdział, muszę jednak troszkę bardziej pewnie pojechać. I totalnie trzeba tutaj ścinać, to jest jednak... w tej grze jednak trzeba jeździć na skróty. Nie da się tego zrobić minutę 25, nie jadąc na skróty. Ej, przepraszam, ale ta taksówka ma opony terenowe. Są opony terenowe, moi drodzy, w tej taksówce. Ej, ale faktycznie, terenowe oponki mi dali. Niezła ta taksówka. Dobra, pociśniemy. Na razie musimy tylko podjechać pod klienta. I pamiętać o tym, żeby hamować. O Boże, to auto jest problematyczne. Dobra, teraz będzie ciężko jeździć faktycznie, na tych oponach będzie ciężko. Kierowca, znaczy proszę, pasażer chce, że kierowcy, który będzie jeździł jak wariat. Cały ja. Nie ma problemu. 4 kilometry. Okej, strzanieliśmy już totalnie, nie? Ja proponuję, zrobimy restart tego. Albo czekajcie, najpierw zobaczę sobie przede wszystkim, którędy mogę pojechać, jaka tu jest trasa. I w sumie ta trasa... Nie, nie będziemy zmieniali trasy. Pojedziemy według trasy, bo to jest chyba najkrótsze, co możemy zrobić.
ale na pewno możemy zrobić to jeszcze raz, więc uruchom zawody ponownie. Bo totalnie to zlamiłem po prostu tak, że nie wiem, czy dojadę nawet na jedną gwiazdkę. Dobra. Dajesz? Minuta 50. No, tak trochę kiepsko. Niby prosta droga, ale... Dawaj. Mogę tu na skróty? No, to też zlamiłem. Nie wiem, zobaczymy. Tam jest gdzieś woda, więc za chwilę musimy w ogóle wyjechać stąd. Musimy pojechać tędy. Cyk. I od razu na drogę. I teraz musimy się trzymać już drogi. Bo totalnie lepiej nie ryzykować. Bardziej. Dobra. Ale nie, minuta 50 to jest nieosiągalne dla mnie. Może ta trasa cały czas na czerwono się świeci. Że jadę za szybko. Jakim cudem osiągnąć taki czas? Cofnij. Dobra. Dobra, ryzykownie. Metrów. O Boże, myślałem, że te drzewo mogę przejąć. Kurczę. On jest najmocniejszy niż myślałem. Dobra. Dobra, chyba nie zrobię. Tak, zrobię na dwie gwiazdki. Dobra, trudno. Trzy gwiazdki to jest mega trudna sprawa, naprawdę. Ale za drugim razem, za trzecim myślę, że dałbym radę. Jest to w zasięgu, zobaczcie, dosłownie 3 sekundy później. Najgorsze jest to, że trzeba tam wyhamować. To jest najbardziej problematyczne, bo jak przejechać przez metę, to spoko, nie? Ale tam trzeba zahamować w miejscu. I to jest najtrudniejsze. Dobra, myślę, że zdążymy zrobić jeszcze jeden. Jeszcze jedną taksóweczkę dzisiaj. Okej. Okay. Dobra. Losowanie odblokowane, super. Zobaczmy, co za losowanie będzie. Co dostaniemy w ogóle na tym losowaniu. Znaczy coś super fajnego, wypasionego. W końcu. Nie, 40 tysięcy, dobra, też zawsze coś. Lepiej to niż nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to co? Jeszcze jeden zrobimy, myślę. Jeszcze na taksóweczka. Następny rozdział. Na razie zdobyłem po 2 punkty, więc słabo. Znaczy słabo. Mogło być lepiej. Ewidentnie. Dobra, zagrzejemy po kolejnego klienta. Gdzie on będzie? Zaparkuj w strefie docelowej, jasne. Nie ma problemu, 2 minuty na dojazd. Z czego teraz nie jest to opunktowane. Oczywiście. Dopiero punktacja będzie, jak już będziemy odbierali klienta. Już go odbierzemy. Ciekawe jestem, co z tego wyjdzie. Dajesz, ziomek, dajesz! Ziomeczko. Właściwie ziomeczką jedziemy, kobietą. Niby na niebiesko, ale ledwo co wykręca. Ledwo co daje radę na tych zakrętach. Dobra, prosta. Taksóweczka na prostej. Gdzieś tam zakręt za chwilę. Trzeba będzie przyhamować. Dobra. Spoko. Nie jest najgorzej. Ło, chłop, jak mi wyjechałeś. Nie spodziewałem się go. Ok, jesteśmy na miejscu. Dobra, pięknie. Nie wiem, gdzie ten klient. Czy taka brzydka pogoda. Gdybyśmy jechali w lato, byłoby pewnie łatwiej trochę. Albo na wiosnę.
Byłaby lepsza na wierzchu, nie byłoby tak ślisko. No niestety mamy jesień, jest problem. Masakra, 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 ile? Minuta 10, to jest bardzo krótki dystans. Oparcie, zobaczcie, w ogóle w złą stronę od razu nas prowadzi. My od razu możemy skręcić w lewo, pojechać na przełaj i kierować się prosto na ten, spróbujemy. Dobra, to jest bardzo trudne. Masakra, 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 spróbujemy. Weźmiemy jaj te drzewa teraz. Bądź mądry i omijaj drzewa. Nie, 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 nie drzewo. Dobra, 2 kilometry. Niby. Dobra, pojedziemy teraz normalnie drogą, żeby troszkę przyspieszyć. Okej. Pięknie. Okej, to strasznie spowalnia, muszę uważać. Te bale słomy niestety strasznie przeszkadzają i strasznie spowalniają. Zobaczcie, patrzcie jak czasowo to wygląda. Jeżeli bym nie pojechał na skróty, nie ma opcji, że ja dojadę. Jest? Mamy! 3 gwiazdki, proszę bardzo. Ale to było totalnie porąbane. Totalnie porąbane, 5 sekund byłem wcześniej. No, 4 sekundy. Ale to było mega porąbane. Nie ma opcji, żeby normalnie po asfalcie przejechać i żeby to zrobić. Przynajmniej ja sobie tego nie wyobrażam. Okej, żeby nie przedłużać, zobaczmy, że tylko coś dostaliśmy fajnego. Czy coś się odblokowało? Może. Okej, szybka rozmowa, jakaś taksóweczka. Proszę bardzo, jest kolejny wheel spin, tak? Losowanie odblokowane, zobacz, może coś dostaliśmy fajnego. Odblokowane losowanie, no dobra. Czyli musimy je zrobić później. To zrobimy może gdzieś tam w... albo teraz, od razu. Zróbmy od razu, a co? 2 super losowania, dobra, zwykłe losowania. Zróbmy od razu, zobacz, może coś dostałem, co jest ciekawe. Coś fajnego. Spódnica epicka? Jest! Spódnicę epicką dostałem. Też fajne. Zawsze coś. Tylko nie wiem, czy pasuje ta złota. No, no, no. No dobra, niech będzie. Chevrolecik, nic specjalnego, przynajmniej dla mnie. Okej, jeżeli chodzi o spódnicę, może nie będę jej zakładał, bo ona niekoniecznie, że tak powiem, pasuje. Ona jest po prostu złota i tak nie za bardzo pasi do mojego wyglądu. Więc to jest zobaczymy, co kończymy odcinek. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będę grał chyba już z Ludzkiem. Także trzymajcie się, Krajos!